Cóż to za piękny poniedziałkowy poranek w Campo Rocho? Tutaj w Animal Crossing New Horizons, witajcie z powrotem! Jest kawa, jest poczta, czego by chcieć jeszcze? No jak widzicie, troszeczkę się tutaj zmieniło. Nie tylko przy moim umeblowaniu, ale również... mamy zupełnie nowe drzewa! Tak, w końcu nastała wielkanocna pora roku, mamy wiosnę i mamy również tutaj... te japońskie drzewa wiśni u nas na wyspie. Przepiękne! Jesteśmy aktualnie w wielkanocnym evencie, jeżeli można to tak nazwać. I na drzewach rosną... jajka. Wielkanocne, pomalowane. Które są w różnych kolorach. Czy to... liściowe? Zielone? Czy tam drzewowe, takie drewniane, brązowe? Czy może też takie, które można wykopać z ziemi? Wszędzie są pochowane przepiękne wielkanocne jajka. I pomiędzy, gdy nie było odcinków, troszeczkę porobiłem, jak widzicie. Jest teraz też więcej drzew, które zostawiają nam brzoskwinie. To jest piękna rzecz. Coraz więcej tego możemy sobie zbierać. Przy okazji zebrałem też trochę więcej zwierząt, które będzie można później oddać. Dużo drewna zbierałem i takie rzeczy. No i oczywiście możemy zobaczyć tutaj... muzeum jest wybudowane i to jest to, gdzie chcę wejść, bo już od kilku dni muzeum jest wybudowane, a ja czekam, bo nie chciałem tutaj wchodzić na mojej prywatnej rozgrywce, gdy nie nagrywałem. No to czas w końcu to odblokować, mój Boże. Już się ładnie prezentuje. Tam robaczki, tutaj fosile, a... tutaj ryby, okej, okay, Blatters. Kto? O, proszę mi wybaczyć. Jestem trochę... czymś w rodzaju nocnej sowy. Nie wiedziałeś tego? Zawsze od porze dnia zmęczony. Ale co więcej ważne... czy to nie Geralt? Muzeum Campo Rocho zostało natychmiastowo otwarte, jak widzisz. To olśmiewające osiągnięcie, przyznaję. Moje pióra się napuszyły z dumy. Oczywiście to były twoje donacje, twoje dary, które to wszystko umożliwiły. Więc co mogę powiedzieć? Dziękuję. A teraz pozwól mi dać ci krótką... krótkie oprowadzenie. Znajdziesz tutaj wszędzie wejścia, tak, okej. Okay. Tego nie muszę tłumaczyć. Każda droga prowadzi do innych eksponatów. I jeszcze więcej dobrych wieści. Możemy teraz dalej dodawać... o, możemy dodawać więcej przedmiotów naraz. Świetnie. To jest duży plus. Obojętnie, czy fosil... robak, czy może ryba? Po prostu powiedz mi o tym i wybierz, co chcesz. No to się cieszę. Możemy powiększyć twoją wyśmienitą kolekcję jeszcze bardziej. Czyli wszystko, co łapałem... mogę tu usiąść? Tak, o, spójrzcie, czuję się świetnie. Fajne macie tutaj... siedzenia. Fajne pufy. I liście na zewnątrz. Wygląda ogólnie fajnie. Fajny klimat w tym muzeum. Taki bardzo muzealny. Ale to będę mógł wszystko, co złapałem, mu oddać później. Czyli będzie ciekawie, ale zobaczmy, co do tej pory złapaliśmy i jak to jest wszystko wystawione. Nasze robaczki najpierw. O, to jest taki greenhouse. Na każdym drzewie to coś jest albo coś powinno być? Nie, nie karmić. Nie napisane tam jest, że to są donacje pewnie. Że są tutaj wszędzie dary od nas. Okej, tu są motylki i roślinki. O, to jest świetne. Motyle niektóre się co prawda powtarzają? Tak, powtarzają się niektóre, ale większość z nich są różne i teraz dla różnych robaczków będą też różne pokoje. Wow, to jest naprawdę ogromne. Jestem pod wrażeniem. Tu mamy ćmę. O, takie terraria.
i w niektórych, a im więcej ich damy, tym będzie ich więcej tutaj, czy po prostu... Bo chyba mogliśmy dawać tylko jeden. A patrzcie, krabi! Chyba mogliśmy zawsze dawać tylko jeden do muzeum, nie? A resztę sprzedawałem. Czyli pewnie jak jeden dałem, to one tutaj są pokazywane jako więcej, nie? No kurczę, pamiętam. Robaki w muzeach, to było zawsze to najbardziej obrzydliwe. Te najbardziej obrzydliwe sekcje i się dziwiłem, cholera jasna, dlaczego? Dlaczego to paskudztwo mi pokazujesz? Czemu? Czemu mi to robisz? Ale nie jest źle. Natomiast najlepsze zawsze były... akwaria, więc zobaczymy sobie, jak nasze małe oceanarium wygląda. Podoba mi się ogólnie, jak to też tutaj wygląda z tym dworem i tak dalej. Niby z zewnątrz taki mały budynek, a mamy tutaj taką wielką... No, taką wielką szklarnię, powiedzmy. I drzewa też dla odpowiednich robaczków. A już się nie mogę doczekać wszędzie tutaj zobaczyć te robaczki. A nie, to tu jest napisane, że proszą nas o więcej rzeczy, które można wystawić. Żeby nie było tutaj tak pusto na tych wszystkich drzewach. Bo aktualnie wiele tutaj stworków brakuje jeszcze. Czyli pewnie akwarium też będzie puste, he? No zobaczmy. Jestem fanem oceanariów. Oceanaria to są najlepsze rzeczy na świecie. Najlepsze miejsca do zwiedzenia z tą piękną wodą i to oświetlenie zawsze. Tylko szkoda, że tutaj tak pusto aktualnie jest. Powinien trochę więcej... powinien troszeczkę więcej łowić. To jest mój cel teraz, ale niestety wędka też się psuje dość szybko. O tak, 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 to! To jest mój ulubiony pokój, ten niebieski piękny. Aktualnie tu, w tym dużym, jest tylko jedna ryba. Jestem leniwym wędkarzem. Ale to jest jeszcze więcej takich dużych akwariów, prawda? O, pięknie. Jestem już samą kulisą pod wrażeniem, zaskoczony. A jak będą tutaj jakieś piękne ryby, to będzie dopiero wtedy szał. O, mogę zaglądać tutaj też z tej strony. No nieźle, no nieźle. I teraz jeszcze Wielkanoc, co będzie się działo w tej grze. Nie będziemy robili odcinków, co prawda, codziennie, bo... No, nie wszystko muszę wam pokazywać, co nie? O, patrzcie, takie... To są te diabły morskie, czy tam te anioły morskie, czy jak to nazywają. Pięknie. O, pływają. Te animacje pływania postarali się. Naprawdę postarali się. Ale nic dziwnego, skoro, okazało się, że pracowali nad tym Animal Crossing, od kiedy New Leaf zostało wydane na... na 3DS-a, czyli prawdopodobnie tą grę najpierw robili dla Wii U i potem powiedziano im, że nie, włóżcie to więcej czasu i wydajcie na Switcha, nie? Bo na Wii U byłoby trochę stracone i pewnie, no mam taką teorię, że to, co miało pojawić się na Switchu, zostało wykorzystane, skoro i tak już mieli modele HD do tej trochę lipnej gry planszowej Animal Crossing, do której potrzebujesz Amiibo. Jak to się nazywało? Animal Crossing Amiibo Festival? Jedna z najgorszych gier na Switcha? Na Wii U? Która oby nie dostała porta? To byłoby trochę smutne, gdyby był port tej gry? No chyba, żeby działała i byłaby lepsza, byłoby więcej kontentu i może działałaby też bez Amiibo? Czyli tutaj tylko ten korytarz jest, co? Spójrzcie na te ryby. Spójrzcie. No i tak oto tyle pracowali, że teraz na Switchu mamy wielką, ogromną grę, w której masa eventów będzie się działa. Cudnie, po prostu cudnie. No ale wracając, wiele rzeczy chcę robić też po prostu tak sobie prywatnie i nie pokazywać wam wszystkiego. Coś, co pokazywałem wam już raz, jak na przykład tutaj wyrywanie chwastów albo zbieranie rzeczy z drzewa, no to mogę zachować dla siebie i wam pokazać te ciekawe rzeczy, dlatego też, żeby się nie wypalić z tą serią, odcinki będą co jakiś czas, ale za to będę mógł wam pokazać te różne ciekawe rzeczy. Jak eventy i te sprawy, co nie dzieją się na co dzień. Albo jak coś fajnego się odkryje. Później jak się nałapie dużo z tych zwierząt, to będzie można godziny tutaj spędzać, wszystko oglądając. A jak wygląda ze fosilami? Mamy jakieś dinozaury? No dużo jeszcze brakuje niestety. No bardzo dużo brakuje, tyle fosili nie oddaliśmy.
Chyba mam nawet jeszcze dwa, których nie mogłem oddać, gdy muzeum było zamknięte. O, tutaj niecały jeszcze. Będziemy uzupełniali powoli szkielety. Niektóre już zaczęliśmy, na przykład tutaj głowa jest i część ogonowa, ale środku nie ma. No. Tutaj stopa, odcisk, znaczy się łapy dinozaura. Skąd te skamieliny dinozaurów się w ogóle tutaj wzięły, mnie interesuje. Skąd się wzięły dinozaury tutaj? Co, my Jurassic Park otwieramy? Moglibyśmy otworzyć, nie? O, tutaj też jedna kość skrzydłowa. Byłoby zabawnie otworzyć tutaj Jurassic Park. Trzeba by tylko je wszystkie do życia przywołać. To byłby taki hardcore mode Animal Crossing, gdzie też zwierzęta mogą zginąć. Co to ma być? Ewolucja? Pokazane, od którego zwierzęcia co jest? Jakaś część przodka czy coś takiego? Jak mamy małpę, to jakiś goryl tu będzie czy coś w tym stylu? Tego pokoju jeszcze nie do końca rozumiem, ale tu chyba nie muszę nawet. Te sylwetki fajnie mi pasują. Możemy zobaczyć, jakie zwierzęta tutaj nas oczekują jeszcze w Animal Crossing, e? Kogo ja bym chciał mieć? Ogólnie podczas, gdy miałem tutaj... Gdy mam rozgrywkę prywatną, sporo rzeczy się działo. Sporo rzeczy się działo, których... No, wam nie nagrałem. To nie były aż tak ciekawe rzeczy, nie? Tak tutaj coś zebrać, tutaj coś zrobić. Te mniej ciekawe rzeczy nie pokazywałem wam, tylko teraz wam wyjaśnię, jeżeli coś zmieniłem, czy dostałem jakieś DIY albo przedmiot. Na przykład jak pogadałem raz z jednym z moich mieszkańców, dostałem metalową łopatę, a nie drewnianą. Ona też się po jakimś czasie zepsuje, ale jeszcze się nie zepsuła. Czy to też ciekawe? Ale na przykład też raz miałem takiego ptaka, którego wyrzucono na ląd. I on chciał coś tam do swojego walkie-talkie, czy tam do swojej komórki, części szukać. Nagrałem to nawet, ale odłożyłem sobie na następny dzień, żeby poszukać te części. No i następnego dnia tego gnoja nie było, bo to był jakiś jednorazowy event tego dnia. No to wyciąłem to z odcinka tego ostatniego, bo no po co? Po co to pokazywać, jak on mi uciekł, nie? Może jeszcze kiedyś go trafimy, to wtedy spróbuję jeszcze raz nagrać, no to zobaczymy. O, nie mam siatki. Mam teraz tutaj też. Workbench? Wiem, kilka kroków tylko dalej, ale... Nie wiem, tutaj może czasem wygodniej też tutaj podbiec jest. Okej, mam wystarczająco przedmiotów, to będę mógł tego motyla złapać, bo jest przepiękny. Aby mi nie uciekł. Co się też nauczyłem, dzięki waszej pomocy w komentarzach, że można na szybko zmieniać przedmioty. To jest... genialna rzecz. Wiele mi ułatwia. Tak, znalazłeś... jak to zwykłego? A nie, blue bottle. Okej, skoro tak się zwierz... Co ty tutaj z tą swoją chorągiewką robisz? O, Geralt, dobrze cię widzieć. Jak... cieszysz się swoim wyspowym życiem? A, słyszałem, że pomagasz nam w zbieraniu materiałów na zbudowanie sklepu. To miłe z twojej strony. Wybacz, że musimy takie brzemię na twoje barki zrzucać. Ale bardzo doceniamy to, że pomagasz nam w rozszerzeniu wyspy. A właśnie, potrzebuję drewna. Chyba 30 części każdego drewna. I chyba to powinienem mieć w magazynie. To zaraz zobaczę, ale dostałem tutaj kilka rzeczy od Zippera. Od razu będę po prostu prezent zbierał, bez czytania teraz, bo dużo się nazbierało. Dwa prezenty od Happy Home Academy. I trochę rzeczy, które sobie zamówiłem w katalogu. Najciekawsze... Animal Crossing Nintendo Switch. Nie mogę mieć tego w życiu. To mogę mieć przynajmniej tutaj. Animal Crossing Nintendo Switch. Spójrzcie na to. Te kolory. I custom dock. Nie wierzę. Po prostu pięknie. No dobra, pokażę wam, jak to wygląda w mieszkaniu teraz. Zauważyliście też pewnie, że mam nową czapkę. Wiem, że jakoś można zmieniać też kolory ubrań. Tylko nie wiem, do tej pory mogłem spróbować zmienić tylko koszulę. Nie wiem, jak zmienić kolor czapek i czy to w ogóle możliwe. Bo wtedy można by zrobić czapkę Terry'ego Bogarta z
Fatal Fury byłyby fajnie. No to teraz mój nowy Nintendo Switch chciałbym postawić tu. Tylko że jako to, że to jest specjalny Animal Crossing Switch, jest też z dokiem. Te specjalne kolorowe Joy-Cony. O jo jo jo. To jest cudo, to jest cudo. Z przodu zielony i niebieski, taki bardzo wyblakły niebieski i zielony, a z tyłu szare czy tam białe. No i ten biały dok z rodziną nuków, to jest piękne. Uwielbiam, że mamy tutaj na tym Animal Crossing Switch customowy dok. Bardzo byłoby fajnie, gdyby następne specjalne edycje Switcha też miałyby właśnie takie specjalne rzeczy. Gdyby też mieli takie bardzo specjalne doki, może inny kolor, może jakiś tam rysunek. Przydałoby się. Bunny Day Bed? Lol. Możemy się tego nauczyć. To jest nasz pierwszy prezencik. Wiem, że zbieranie jajek też daje jakieś pomysły DIY. Jak wcześniej zbierałem sobie jajka właśnie. Okej, mamy radio. I... A, fotel. Fotel ogrodowy, świetnie. Niby ogrodowy, ale chciałbym go postawić teraz tu gdzieś. Będę miał w końcu jakiś fotel, na którym będzie można zagrać sobie. Yeah. A ciebie mogę włączyć? Nie. Ciebie dam do magazynu. Ale widzicie teraz, że mam tutaj grilla i patelnię. To jest moja kuchnia, tak jakby. To jest ta zmiana. I powiesiłem kapelusz sobie. No. No to ciebie dam do magazynu. Chciałem właśnie powiedzieć, że wcześniej jak zbierałem sobie jajka, to z drzew wypadają na przykład jajka drewniane. Mogę wam pokazać, gdzie je tutaj mam. I właśnie, wood eggs i leaf eggs to są te, które po prostu są na drzewach. Sporo tych fosili mam zebranych. To wszystko Blattersowi dam poza nagraniem. Mam tutaj sporo też, to jest fajne. Ryby są w takich akwariach przetrzymywane, gdy je mam w magazynie. A robaczki właśnie w takich pasujących do wielkości i też do koloru, jakoś do pochodzenia, pojemniczkach. A małe rybki są w takich właśnie torebeczkach tylko. To jest fajna rzecz. Dostałem też ostatnio czapkę jako prezent. Tablicę. Go-board. Hulajnoga to jak wcześniej była. T-set. To może ustawię jeszcze jakoś sobie. No, sporo fajnych rzeczy tutaj mam. Sporo fajnych rzeczy. I medycyna. To był akurat DIY. Wiecie co, wezmę teraz przynajmniej tyle rzeczy, ile mogę, żeby zanieść Blattersowi. Żeby móc jak najwięcej mu zanieść. Tutaj ciebie może jeszcze i ciebie. I ciebie. No, już właśnie się zastanawiałem, kiedy będzie pusto. Tfu, kiedy będzie pełno. W moich kieszeniach. I te wszystkie owoce dobrze będzie też za chwilę zebrać, ale to będę mógł zrobić nawet poza nagraniem, bo jest kilka innych rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić. Chociaż to raczej nie wszystko w tym odcinku damy radę. Dobra, śpiochu, wstawać! Uuu! Doktor Hu! Ehe, mam coś dla ciebie. Chcę dać ci donację. Te rybki to są te rybki, których nie masz, okej. Bo właśnie nie wiedziałem, które rybki mu już oddałem, a które nie. Najlepsze jest to, że teraz, gdy chcemy coś dowiedzieć się na temat jakiegoś zwierzaka, to musimy go zapytać bezpośrednio. Nie jest tak, że zawsze on będzie chciał na siłę nam o tym opowiadać. To jest bardzo przyjemne. Ale mam fosile może, które chciałbym ci jeszcze oddać. Albo żeby się najpierw zbadał te trzy. No właśnie, wszystko co złapałem dawałem do magazynu, chyba że pamiętałem, że okej, już to złapałem i dałem Blattersowi do sprawdzenia. To nie wiedziałem właśnie, które ryby i które robaki on już sprawdzał, co nie? To teraz wziąłem, też nie mogłem wszystkie oddać, które wziąłem, bo no niektóre już miało dane. To teraz się upewniłem, że te, które nie możemy oddać, możemy sprzedać. Ale fosile mogę ci oddać wszystkie.
Czyli widzicie, jak się da wszystko do muzeum, to opłaca się nawet posprzedawać te wszystkie zwierzaki, rośliny i tak dalej. Nawet fosile. To byłoby wszystko. No to do innych rzeczy, które kupiłem. Jak widzicie, mam teraz koszulkę, okulary oraz czapkę inną. Ale kupiłem też bardziej inne interesujące rzeczy, na przykład, żeby postawić sobie tu. No i proszę. Kilka koszulek, których nawet ubrać nie mogę, bo nie istnieją. Mam też inne ubrania, ale co najważniejsze, mamy nowego kumpla. Patrzcie na niego. Cię przesunę trochę tutaj bardziej wróg. O! I oto nasz ogrodowy krasnal. Czy nie jest piękny? Poza tym mam jeszcze tutaj taką koszulkę z literą A po prostu. Ale wolę konnichiwa, t-shirt. Oraz mamy okulary. Takie trochę innego koloru, nie? Niech będzie, mogą być takie, no. Jest też zabawnie całkiem ten wygląd, no. Ale chciałbym teraz drewno wziąć ze sobą na sklep. Mamy po 30 w każdego drewna, co najmniej. Więc możemy to wszystko już oddać. Więc możemy zacząć z budową sklepu. Moje małe nukątka. Mam tutaj wystarczająco materiału. Tak. Mam wszystko, co chcesz. Ale dałem tylko jedną rzecz, nie? Dzięki ci za twoją donację. Teraz daj mi oddać ci w zamian plasma ball i retro gas pump. I gacha pants. Oh shit. Dostaję itemy w zamian. Okej, okay. Czyli teraz możecie zacząć budowę sklepu, czy coś jeszcze potrzebujecie? Potrzebujecie jeszcze tylko 30 metalu, chyba tego nie mam niestety. Chyba trzeba będzie wyruszyć na przygodę, zanim będziemy mogli im dać metal. Chociaż mogę zaraz sprawdzić. Możliwe, że mamy wystarczająco dużo, ale dostaliśmy nowe spodnie. Oh yeah. Oh yeah. Retro gas pump. Nie mogę tutaj nigdzie postawić. A, bo jesteśmy na placu. A chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Holy. No to ładnie. I plasma ball. O, uwielbiam. Uwielbiam. Czyli jest się czym bawić, swoją drogą. Ale okej, okay. Skoro jesteśmy teraz tutaj już, możemy jeszcze chwilę przebiec na wyspę. Nie to miałeś zrobić. Pozbierać kilka fosili. Zakopane mogą być teraz w tych dziurach jajka również, dlatego jest ich więcej. Tutaj widzicie, też mamy drzewo brzoskwiniowe. 4 chyba zasadziłem na całej wyspie. Czy tam... chwila. A nie, tu są kamienie, bo wiedziałem, że przy kamieniach postawiłem też jedno drzewko z brzoskwinkami. A skoro już tutaj jestem, to ciebie też mogę wziąć. Uuu. Tiger pająk. Jeszcze raz. Teraz z drugiej strony. No, yeah, jeszcze się udało. Jaki obrzydliwiec. I nazywają go zwykłym pająkiem, no nie wierzę. Za nic wdzięczności. Jeszcze trochę miejsca jest, więc możemy sobie tutaj trochę pochodzić. To zmienianie nadal trochę długo trwa, bo nie od razu się dostaje to, co się chce. Ale zawsze lepiej niż zawsze musieć chodzić do menu. Czyż nie? Tak. Jeżeli nie chcecie marnować łopaty, to możecie też po prostu w ten sposób zakopać sobie. Możecie też w ten sposób zachować. Zakopać dół. Daj mi trochę ironu, no. Cholera, nie chcę pieniędzy, no. Wow. Świetnie. I słyszałem, moi drodzy, że możemy też zakopać pieniądze i z tego wyrośnie drzewo pieniężne. Może kiedyś spróbujemy ten triczek, ale dla mnie to jeszcze trochę za duże.
dlatego idę teraz po ten prezent. Idę po ten prezent. Tylko nie wpadaj mi do wody. Nie wpadaj mi do wody. Gdzieś tutaj pewnie. O, patrzcie, Axel tam z tyłu jest. Pff, jasne, dokładnie. Jep. Co w tym prezenciku takiego jest? Daj mi coś fajnego, daj mi coś fajnego, daj mi coś... Bunny Day Glory Girl, okej. Coś do budowania znowu. Ale to nie do budowy tu jesteśmy. Kolejny fosil. Oczekuję, że gdzieś tym z tych dołów będzie jajko wielkanocne, bo chcę zobaczyć, czy będzie takiego innego rodzaju jajko. Hej, dajcie mi jajo. Ale ładnie to wszystko wygląda z tymi drzewami wiśni. No dalej, tutaj będzie teraz jajo, prawda? Jest! Earth Egg, czyli jednak pod ziemią są inne jaja, innego koloru. Czy te rzeczy, które możemy zrobić z tymi jajami wielkanocnymi dzięki temu też będą miały różne wzory, bo używamy innych jaj? Rzeczywiście mógłbym sobie wyobrazić, że tak jest. Bam, jeszcze coś! I kolejne jajo! Yeah! Dziwię się, że jeszcze ta łopata żyje. Bo przecież używam jej od tak dawna. Tak długo jej używam, że powinno już się zepsuć, ale dobra, ja tam nie będę narzekał, pewnie niedługo sami zobaczycie, że się zepsuje. A jak dostać drewniane jajo, się zastanawiacie? No, uderzacie po prostu siekierą o drzewo. Tak jak zbiera się hardwood, softwood i te sprawy. Czy tutaj nie ma problemu? I tu mam jeszcze jedno drzewo brzoskwini, jeżeli ktoś by się pytał. Czyli rzeczywiście cztery. Pewnie na wyspie jeszcze więcej ich zasadzę, ale może poczekam też, żeby więcej różnych owoców mieć, zanim będę zasadzał. Co tu się świeci? O, pieniądze! Chyba w takim dole mogę zasadzać więcej pieniędzy? Czekaj. 10 tysięcy bells. I to mogę zakopać. Tak, i stąd wyrośnie drzewko. Nie będziesz za bardzo wchodzić w drogę z tym drzewkiem? Możliwe. Ale widzicie, tam wyrośnie drzewko pieniężne. I nie wiem teraz, czy będzie 10 tysięcy pieniędzy na każdym drzewie, które tak wyrośnie? Czy... będzie to po 1000. Raczej 10 tysięcy będzie musiało być. Bo inaczej nie miałoby sensu zakopanie tego. I z takiego drzewka można tylko raz skosić pieniądze. Jak się raz weźmie pieniądze, to wtedy będą to... no będzie to działało jak takie normalne drzewo. Czy tutaj wcześniej woda dochodziła też? Czy to teraz taka sezonalna rzecz? Dobre pytanie, chciałbym dostać je kiedyś na górę. Ale to raczej jeszcze trochę potrwa, zanim dostanę DIY na to. Co ty tam wyprawiasz, Axel? Też zbierasz jajka? Oto Geralt! Jak się masz? Od dawna się nie spotkaliśmy. No, jestem w domu, chowam się, bo social distancing, nie? Co mówiłeś? Trening? Co tam u ciebie ostatnio? Gdy pogoda jest taka fajna jak teraz, to sprawia, że naprawdę chcesz się trenować, Wong? Tak, no myślę, że tak długo jak mogę trochę zdobyć, dobre ćwiczenie zrobić, to każdy sport jest dobry, he? No jak ci sprawia przyjemność, to no jasne. Czemu nie? Czemu nie, mój drogi? Czemu nie? Okej, ludziki, sprawa ma się tak, że mam teraz 28 Iron Nuggets, potrzebuję jeszcze 2. Może znajdę tutaj gdzieś jeszcze 2. I wtedy w końcu będzie można zacząć nukowy sklep, budowę kolejnego budynku. To jeszcze spróbuję w tym odcinku tutaj zdobyć trochę Iron Nuggets. Nie tu, tu masz kopać i tu za mną, nie? Okej, zobaczmy. Kamień, Iron Nugget? Iron, okej, udało się. Nawet 3,
Juhu! Nie! I kamienie. No to ja jestem w pełni szczęśliwy, wiecie. Skoro mamy nawet o jeden za dużo niż chciałem mieć, to i tak, nie? Możemy wybudować może coś jeszcze innego później. I niedługo będziemy mogli też okarynę wybudować tak naprawdę. Mam już potrzebne materiały, ale to zachowamy sobie na jeden z następnych odcinków. Zobaczymy, jak to będzie działało. Hej, Tommy! Mam dla ciebie jeszcze ostatnią rzecz, którą chcę ci oddać. Potrzebujesz metalu, prawda? No to mam tutaj dla ciebie trochę żelaza. Nie metalu, tylko żelazo. I co, teraz możesz zacząć budować? O Boże! To znaczy, mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby zacząć nasz sklep. I dlatego, że pomogłeś nam ze wszystkim, co potrzebowaliśmy do zaczęcia konstrukcji sklepu, to budowy sklepu, to chcemy, żebyś ty miał ten honor. Co jest tym honorem, powiadasz? Chcę, żebyś był kluczową figurą w umożliwieniu tego. Żeby wybrać idealną lokację dla naszego sklepu. Okej. Czyli tak samo jak przy namiotach, znaleźć miejsce, gdzie będą mogli zamieszkać. No to let's go. Od razu możemy to zrobić jeszcze pod koniec odcinka. To nie problem. Gdzie chcę, żeby był sklep? Tam jest muzeum. To gdzie ma być sklep, skoro tu jest muzeum? Czy mam zbudować je już gdzie indziej? Czy mam już powiedzieć, że mam być gdzieś indziej? Ha. Tutaj nie mogę pewnie nic dawać, bo to będzie później cały ratusz. Pewnie ten plac tutaj będzie ratuszem, będzie duży budynek. Dlatego nie mogę tutaj nic budować, ani nic wstawiać, bo się to rozszerzy później poza ten namiot zapewne. Wiecie co? Zrobię wam sklep? Tutaj. To bym zrobił wam sklep. Żeby było od razu za ratuszem. Albo obok ratusza? Albo wiesz co, po drugiej stronie. Później tak będzie most. To powiedzmy, że chcę, żebyście tutaj mieli swój sklep. O! Tu! Yes! Pozwól mi to sobie wyobrazić. No. Widzę tutaj. Ten sklepik. Oh yeah! Pewnie jutro zostanie wybudowany. Parararara. No to możemy zakończyć, ludzie, tutaj odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I wiecie co? Żebym mógł już z tego korzystać, chcę wykupić tutaj Pretty Good Tools Recept. Bo teraz będę mógł w końcu budować, tworzyć takie naprawdę dobre narzędzia. To może się przydać. Ale tak poza tym, to powiedziałbym, że czas zakończyć odcinek. Chciałem w tym odcinku co prawda jeszcze pójść z wami na wyspę, na przygodę, wydać nasz ticket. Nook Miles ticket. Zobaczyć, jak to wygląda na innych wyspach. Ale to możemy zachować sobie też na następny odcinek, jako że dzisiaj już się dużo zdarzyło. No to naprawdę. Na razie. Cześć.